Cześć, nazywam się Justyna Gieroba i zapraszam Cię na dzisiejszy zestaw ćwiczeń. Do dzisiejszych zajęć będziesz potrzebować poduszkę. Poduszka nie powinna być zbyt duża i powinna być dosyć miękka. Usiądźmy na poduszce w siadzie skrzyżnym. Ściągnij łopatki, opuść barki, wydłużony kręgosłup, weź wydech, unosisz ręce w górę, wydłużasz tułów i z wydechem luźno opuszczasz ręce. Jeszcze raz wdech, wydłużasz cały tułów i z wydechem luźno opuszczasz. Jeszcze wdech, wydech, dwa razy wdech, wydłuż kręgosłup, wydech, ostatni wdech. I wydech. Połóż dłonie teraz na kolanach. Plecy mamy w dalszym ciągu proste, łopatki ściągnięte. Weź wdech i z wydechem przenosisz głowę na prawą stronę. Wracasz środek, wdech. Z wydechem druga. Wdech. Wydech. Wdech. I wydech. Wdech. Jeszcze. Zatrzymaj w centrum. Teraz z wydechem przenosisz głowę do boku, przyciągasz ucho jak najbliżej barku. Wracasz góra, wdech. Wydech, zmień stronę. Wdech, góra. I wydech. Postaraj się przyciągnąć ucho jak najbliżej. Rozluźnić mięśnie szyi i karku. Wdech. I wydech. Jeszcze. Po razie na stronę. Zatrzymaj w centrum. Przyciągnij teraz brodę do mostka. Weź wdech. Z wydechem przenosisz brodę w stronę jednego z barków. Wdech i z wydechem idziesz na drugą. Wdech. Znowu zmieniasz stronę. Głowa jest ciężka. Idzie nisko. Broda. Blisko klatki piersiowej. Wdech i wydech przenosisz na drugą. Wdech. Ostatnie dwa. Głowa wraca do centrum, powoli unosisz. Przejdź teraz do klęku podpartego. Kolana mamy na poduszce, dłonie pod barkami. Unosisz prawą stopę. Weź wdech, z wydechem przenosisz stopę do boku. Wdech i wydech, druga strona. Wdech, wysoko stopa. Górę z wydechem opuszczasz. Wdech i wydech. Wdech, góra, wydech, opuszczaj. Postaraj się wykonać jak największy zakres ruchu. Wdech, wydech. Jeszcze kilka powtórzeń. Kolano jest cały czas na poduszce. Jest bezpieczne, mamy amortyzację. Wdech, wydech. Ostatnie dwa. I odłóż stopę. Unosimy drugą. Weź wdech, z wydechem przenosisz na jedną. Góra wdech i wydech opuszczasz. Wdech. Wdech i wydech. Obszerny zakres ruchu. Ostatnie trzy. Dwa. I zatrzymaj, odłóż stopę. Unieś teraz prawą rękę z wdechem. Popatrz za ręką. Z wydechem rękę przynosisz między nogi. Idziesz daleko w przód. Wytrzymaj w tej pozycji. Postaraj się teraz wyprostować lewą nogę i popatrzeć w lewą stronę. Starasz się docisnąć barkiem jak najbliżej podłogi. Jeżeli ta pozycja jest dla Ciebie trudna, to wróć do pozycji, która była przed chwilą, z kolanem
na poduszce. Oddychamy swobodnie. Jeszcze parę sekund. I powoli kolano wraca. I wyprostuj tułów. Zmieniamy stronę. Weź wdech. Unosisz lewą rękę w górę, patrzysz za ręką z wydechem. Opuszczasz rękę, kładziesz między nogami, dociskasz barkiem do podłogi. I jeżeli jesteś w stanie, przenosisz prawą nogę do tyłu, wyprostowaną. Swobodny oddech. Jeszcze parę sekund w tej pozycji. Weź wdech z wydechem, kolano wraca i powoli prostujesz plecy. Wracasz do klęku podpartego. Przejdziemy teraz do leżenia przodem. Poduszkę kładziemy pod brzuchem. Ręce mamy pod czołem. Długa stopa, jedna i druga. Kilka swobodnych oddechów. I spróbuj teraz wziąć wdech, z wydechem unieś raz prawą, raz lewą nogę. Wydech, góra, wdech, dół. I wydech. Pośladek, udo są napięte. Wydech. Jeszcze kilka powtórzeń. Ostatnie 4, 3, 2. Zatrzymaj, rozluźnij, pobujaj biodrami na boki. I przenieś teraz ręce do boku. Długa stopa, jedna i druga. Weź wdech i z wydechem przenosisz lewą stopę do boku. Klatka piersiowa jest cały czas na podłodze. Przytrzymaj 3 sekundy. Wdech, wracasz i z wydechem zmieniasz stronę. Wdech. Wydech, zmień stronę. I wdech. Wracasz do centrum, wdech, z wydechem zmień. Po razie na stronę. I wróć, połóż teraz dłonie obok klatki piersiowej, napnij mocno brzuch, z wydechem wyjdź w górę. Usiądź na piętach, kolana szerzej i rozluźnij. Weź wdech, z wydechem powoli kręg po kręgu wychodzisz w górę. Głowa na końcu i przejdziemy teraz do leżenia tyłem. Poduszkę kładziemy sobie pod odcinkiem krzyżowym, czyli w tym miejscu, gdzie zaczyna się miednica. Ręce mamy wzdłuż tułowia i wyjdź na palce, nogi ugięte w kolanach. Weź wdech, z wydechem unosisz jedną stopę w górę, odkładasz na podłogę. Wdech i z wydechem, wdech, z wydechem góra. Mocny brzuch. Delikatnie odkładasz stopę na palce. Wdech i wydech. Cztery.
dwa. Cały czas brzuch jest napięty. I jeden, zatrzymaj. Połóż stopy na podłodze, rozluźnij. Przenieś znowu ręce do boku. Kolana mamy złączone, stopy złączone. Unosisz nogi z wydechem delikatnie w górę. Bierzesz wdech i z wydechem przenosisz obie nogi na jedną stronę. Wracasz góra, wdech. I z wydechem zmieniasz stronę. Wdech. Wydech. Wdech. I wydech. Wdech. Jeżeli to ćwiczenie jest dla Ciebie za trudne, kładziesz stopy na podłodze i w ten sposób wykonujesz skręty. Łopatki są cały czas dociśnięte do maty. Góra, wdech, wydech, opuszczasz. Wydech. Wydech i wróć do centrum. Przyciągnij na chwilę kolana do klatki i rozluźnij. Unieś teraz nogi w górę, ugięte w kolanach. Łapiesz stopy od wewnętrznej strony i delikatnie próbujesz pobujać się na boki. Oddychasz swobodnie. Rozluźniamy teraz odcinek lędźwiowy, krzyżowy kręgosłupa. Zatrzymaj. Opuszczasz nogi, rozluźniasz. I przejdź teraz, wyciągnij poduszkę spod bioder. Przejdź teraz do leżenia bokiem. Kładziemy się na poduszce, nogi mamy ugięte w kolanach, prawą rękę masz przed sobą, z wdechem unosisz rękę, z wydechem przenosisz rękę do tyłu i sięgasz wzrokiem za ręką. I znowu wdech, góra, wydech, przód. Wdech unosisz i wydech patrzysz za ręką. Wdech, wydech, wdech, góra i popatrz za ręką. Otwierasz klatkę piersiową, ściągasz łopatki. Biodra, nogi są nieruchomo. Pracuje tylko klatka piersiowa. Otwierasz, ściągasz łopatki. I ostatni raz. Rozluźnij. Zmieniamy stronę. Kładziemy się na boku. Nogi w kolanach są ugięte. Połóż się wygodnie. Przenieś rękę wyprostowaną przed siebie. Weź wdech. Unosisz góra. Z wydechem opuszczasz. Sięgasz wzrokiem za ręką. Wdech. I wdech. Otwórz klatkę. Postaraj się sięgnąć ręką jak najdalej. I ostatni. Dziękuję za wspólny trening. Mam nadzieję, że ćwiczenia, które przygotowałam, pozwoliły Ci rozluźnić poszczególne odcinki kręgosłupa. Zapraszam do śledzenia naszego Instagrama i widzimy się wkrótce.